No dzisiaj już tak optymistycznych nastrojów nie ma, jest granych bardzo dużo overków na mecz Polaków. Jeżeli ten kupon grupowicza nie wejdzie, to po prostu dostaje 200 zł zwrotu w freebecie do jednokrotnego obrotu. Jest taka promocja na zwrot kasy za pierwszy przegrany kupon, zaraz powiem o niej nieco więcej. Witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Oczywiście zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym filmem i dziękuję za każde kliknięcie, bo to pomaga rozwijać cały kanał. Lecimy z kuponami na dzisiaj. Jest kilka ciekawych propozycji od osób, które już grały. Oczywiście zanim do tego przejdziemy, to powiem o tej promocji. Odpalimy konkurs i na spokojnie do typów, jeżeli ktoś by chciał przewijać, to śmiało sobie przewijać. I zaczynam od promocji. Jeżeli nie macie konta w Betkliku, legalne w Polsce bookmacher, a konto założycie z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, użyjecie kodu promocyjnego Obstawiamy. Tak jak widzicie na tym banerku, to możecie stworzyć pierwszy, obojętnie jaki kupon, za maksymalnie 228 zł. Jeżeli nie wejdzie, wraca do Was 200 zł, raz wystarczy za to zagrać po kursie 2,14 na całym kuponie, można wypłacać. Oczywiście to nie musi być kupon na gole, bo po prostu możecie zagrać co tylko chcecie. Nawet nie musicie grać za 228 zł, możecie zagrać za mniejszą stawkę, za dychę, dwie dychy, trzy dychy, pięć dych, to jest Wasz wybór. Gracie co tylko chcecie i po prostu jeżeli nie wejdzie, macie zwrot kasy we freebecie do jednokrotnego obrotu. Osoby zainteresowane odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Założenie konta w Betkliku to jest minuta i można tworzyć choćby coś na dziś. Zanim przejdziemy dalej, zapraszam do naszej grupy, na naszego Instagrama. Na grupie 100 tysięcy ludzi, naprawdę dużo dyskusji tam każdego dnia. Na Instagramie dodatkowe kupony, których tutaj po prostu nie ma. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Oczywiście lecimy z konkursem. 25 zł do zgarnięcia w Betkliku. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem. W komentarzu dopiszcie dokładne wyniki. Minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Holandią a Polską. Dopisujecie swój nick gracza z Betklika, typujemy do 20:45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez nicku gracza z Betklik, nie biorą udziału w zabawie, czyli jakby tutaj konkursowe zasady standardowe, nic się nie zmienia. I teraz na dobre możemy przechodzić do kolejnego materiału utworzonego właśnie przy współpracy z Betklikiem. Trzy kupony od Przemka, od Filipa i od Wiktora. I zaczynamy od razu od kuponu Przemka. Przemek u nas na kanale podawał, już Wam mówię, dwa kupony z tego, co mi się wydaje. Tak, dwa kupony, które teraz widzicie, 2564 zł zysku, bo oba trafił, więc ma na razie 100% skuteczności i dzisiaj w takiego dosyć bezpiecznego trebla leci. No bo tutaj mamy tak, zwycięstwo Ukrainy, która faktycznie jest dużo lepsza od Armenii i jakby powinna sobie bez problemu poradzić. Pokazała też w tych ostatnich meczach, że potrafią się spiąć, stanąć na wysokości zadania i zagrać dobre piłkarsko spotkanie, więc tutaj po prostu zwycięstwo faworyta. Minimum dwa gole Holandii, no patrząc na błędy w defensywie po meczu z Belgią, raczej na przestrzeni kilku dni nie da się tutaj wszystkiego naprawić i faktycznie mogą być dzisiaj problemy. Tak jak mówię, dzisiaj już na tych kuponach, które latają po grupach, dużo mniej optymizmu i raczej większość tutaj ładowane w overki. No tutaj over samej Holandii, że minimum dwa gole strzelą. I zwycięstwo Turcji, która w tej grupie C, jak zawsze powtarzam, powinna wszystkich zmieść jeden za drugim i powinni bez problemu z każdym przeciwnikiem sobie tutaj poradzić. No czyli takie dosyć niskie, bezpieczne kursy, 864 zł do zgarnięcia, 2060 do wygrania na kuponie od Przemka. No oczywiście trzymam kciuki, żeby to był hat-trick i trzeci trafiony kupon z rzędu tutaj u nas na kanale. Dalej mamy kupon od Filipa. Filip podał już troszkę więcej kuponów, bo Filip podał kuponów 10. 7 z nich trafił, to jest bardzo dobry wynik. 5016 zł ugrane czystego profitu. Te ostatnie kupony teraz Wam tutaj wrzucam, bo wszystkie oczywiście się nie zmieszczą, ale te ostatnie ugrane widzicie i dzisiaj gra dubelka. Mamy dubelka na over 2,5 goli w meczu Holandii i Polski. No w ofensywie zawsze mamy lewego. Nie wiem, czy on zagra, ale zawsze mamy w ofensywie lewego i ta Holandia też pokazała, przynajmniej z Walią, że jest do ukąszenia, tam pod koniec stracili gola i może coś nas się tutaj pokuszą, ale też mi się bardziej wydaje, że to Holandia będzie strzelała niestety, bo są napędzeni po tych dwóch zwycięstwach. 6 punktów w bardzo fajnym stylu ugrane i tutaj jest po prostu overek 2,5 goli od Filipa i różne w meczu ekipy węgierskiej i niemieckiej. Ogólnie bardzo fajny kurs, bardzo fajny kurs jak na tą linię, bo w meczach ekipy węgierskiej 14 i 9 rożnych, w tych dwóch oczywiście w Lidze Narodów UEFA, bo na podstawie tego możemy się tutaj jedynie opierać. Jeżeli chodzi o Niemców, no to 13 i 6, czyli na 4 spotkania ogólnie tych ekip 3 razy był kryty over rożnych. Wiadomo, że to nie jest wyznacznik, ale skoro był kryty, to też powinni grać tym samym stylem, można tak sobie dedukować, nie? Chociaż to mecz meczowi nierówny, przepraszam. No tutaj mamy propozycję na kornery od Filipa za 650 zł. Filip, trzymamy kciuki, żeby profit się powiększał, bo i tak jest już bardzo, bardzo ładny. I kupon od osoby, która z tych trzech dała najwięcej u nas na YouTubie publicznych kuponów, bo 12, 6 trafionych, czyli połowa, to jest Wiktor, 3606 zł czystego profitu, też macie tutaj piękny pogląd tych wygranych ostatnich kuponów. I 606 zł na stawce. Belgia z remisem i over 1,5. No tutaj faktycznie Belgia jest rozpędzona. Wydaje się, że z tą Walią, mimo że na wyjeździe, to po prostu nie przegrają. Tak to jest w założeniu Wiktora. Nie mogą tego meczu przegrać. Ma być over. O overka tutaj chyba sami Belgowie mogą się postarać, więc to jest coś takiego. Są różne w meczu Czarnogóry i Bośni. Ostatnie mecze 9, 7 różnych w meczu Czarnogóry i 12, 12 w meczach Bośni. Więc tutaj też 3 na 4 mecze z krytymi różnymi, jeżeli chodzi o Ligę Narodów UEFA. I jest jeszcze zwycięstwo
Niemców, którego ja bym wcale nie był taki pewny. Trochę ci gospodarze są niedoceniani tutaj. 8-0 aż kurs na Węgry, gdzie oni tam powalczyli, z Włochami przegrali tylko 2-1, wygrali u siebie z Anglią, z Włochami przegrali na wyjeździe, a Niemcy też wcale nie grają jakoś wybitnie. 1-1 z Włochami, 1-1 z Anglią. No będzie ciekawie, w każdym razie tutaj dopychacz od Wiktora do kuponu po kursie mniej więcej 1,40 na zwycięstwo Niemców i tak to się prezentuje. Mamy 3 ciekawe kupony na dzisiaj, plus ten promocyjny pod overka goli w naszym meczu. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Słuchajcie, pamiętajcie tylko, że to propozycje innych graczy. To, że chłopacy tutaj mają profit, trafiają dosyć regularnie, to nie znaczy, że trafiać będą zawsze. Miejcie to na uwadze, tutaj na kanale żadnej gwarancji nigdy nie było, nie ma i nie będzie. O tym pamiętajcie. Raczej trzeba to traktować w formie zabawy, a nie sposobu na życie i sposobu na zarabianie. Miejcie na to jakby wzgląd, bo jakby wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba mieć dobre podejście. Pamiętajcie o tym, czysty fan zabawa nie sposób na zarobek, a ja zapraszam do subskrypcji, zapraszam do naszych grup, wszystkie linki w opisie pod tym filmem, zachęcam do brania udziału w konkursie, słyszymy się niebawem, pozdro, do zobaczenia, nara!